Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w naszym kościele świętego Michała Archanioła w Bridgeport na uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela w roku kościelnym. Za tydzień rozpoczynamy Adwent, czyli nowy rok kościelny. Razem z Adwentem zapraszam wszystkich na adwentowe nabożeństwa, na msze święte roratnie w każdą sobotę rano. Bardzo proszę, abyśmy śledzili to wszystko w biuletynie. Mamy wiele wspaniałych propozycji na Adwent. Bardzo serdecznie zapraszam, abyśmy skorzystali z tego świętego czasu. A dziś odprawiamy naszą mszę świętą w intencji Ojczyzny, prosząc o Boże błogosławieństwo w związku z świętem niepodległości, o Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny Polski i dla wszystkich Polaków. Obejmujemy tą modlitwą również całą Polonię, a także naszą parafię, prosząc o wszelkie potrzebne dary. I też modlimy się oczywiście w intencji naszej najmłodszej generacji Polonii, a więc za wszystkich uczniów, studentów naszej polskiej szkoły imienia świętego Jana Pawła II, za weteranów, za sybiraków, za wszystkich, którzy wiążą swoje losy z naszą ojczyzną Polską, również tutaj na obczyźnie. Intencja tej mszy świętej o Boże błogosławieństwo w 25. rocznicę ślubu Moniki i Mariusza Nawrockich. Jubilatom składamy serdeczne życzenia i Bożego błogosławieństwa i wszelkich łask. Kochani, dziś bardzo zapraszam, aby włączyć się w tą dziękczynną modlitwę za naszą ojczyznę. Po mszy świętej będzie można nabyć zgodnie z zapowiedzią kartki świąteczne. Bardzo zapraszam, jest to wsparcie dla naszej parafii. Będzie taka możliwość tutaj przy wyjściu. Jak również zapraszam, aby zejść do sali i podjąć koperty na następny rok. One już są wystawione w sali parafialnej, także bardzo proszę, aby je podejmować i brać do domu. A jeszcze ogłoszenie, w tym tygodniu oczywiście święto Thanksgiving, święto dziękczynienia. W tym dniu msza święta z wiadomych względów będzie rano, a nie wieczorem. Wieczorem spędzamy ten czas w gronie rodzinnym, przy stole dziękczynienia. Zatem zapraszam, kto chciałby uczestniczyć we mszy świętej w czwartek na Thanksgiving. Będzie ona rano w naszym kościele. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intro ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Procedamus in pace. Thank you.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem składać tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie wyswobodzone z niewoli grzechu Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen.
Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my jesteśmy kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pas mój lud Izraela i Ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. Oto Słowo Boże. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do Niego wstępują pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławione Jego Królestwo, które nadchodzi. Alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem i Bożym wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Uroczystość Chrystusa Króla, moi najmilsi, przypomina nam pewną bardzo ważną prawdę, że jako chrześcijanie wszyscy mamy króla. Kogoś, kto nie tyle panuje nad nami, aby zabrać nam wolność i wziąć, jak to się mówi, pod but, upokorzyć, ale kogoś, kto właśnie przyszedł, aby mocą swojej krwi, mocą swojego zmartwychwstania, krzyża, dać nam prawdziwą wolność. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Uroczystość Chrystusa Króla kieruje dziś nasze myśli tu w parafii świętego Michała Archanioła ku jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli mamy Króla Niebieskiego, który króluje, który daje nam wszystkie potrzebne łaski, mamy również nasz dom. Ten dom to ojczyzna. I możemy żyć wiele, wiele lat w innych krajach, na innych kontynentach, ale dom, z którego wyszliśmy, jest jeden, jeden i ten sam. To ten dom, który pachnie świeżym chlebem. To ten dom, który łączymy z tym, co najpiękniejsze, z rodziną. Nie tylko wspomnienia są tu jednak ważne, ale nasza łączność, nasza biało-czerwona dusza, serce, nasza tożsamość, kim jesteśmy, czego pragniemy nauczyć też i nasze dzieci, następne pokolenia, aby i tu w Bridgeport, i wszędzie, gdzie słychać język polski, na całym świecie, aby biało-czerwona dusza żyła miłością do ojczyzny. Zatem, kochani, kierujmy dziś nasze myśli, nasze modlitwy, naszą wdzięczność ku tym miejscom, skąd wyszliśmy. Nie bójmy się, nie wstydźmy się być patriotami, tymi, którzy kochają swój kraj i którzy o tym mówią i którzy dzielą się tym. Tak jak właśnie za chwilę podzielą się z nami dzieci z naszej polskiej szkoły paroma pięknymi myślami. Zapraszam was tutaj. Dzieci przygotowały dla nas parę pięknych myśli, które myślę, że bardzo nam tu dziś podniosą serca i przeniosą nas właśnie do tego kraju, który jest naszym domem, ojczyzną. Bardzo zapraszam.
okresie tych lat Polska nie była na mapie świata. W okresie tych lat Polska jest niepoległa. Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. Polska nasza piękna, Polska ukochana, przez 123 lata nie była na mapie świata. Przeszłaś wiele rozbiorów, podziałów, grabieży. Czasy były tak ciężkie, że trudno uwierzyć. I nauka polskiego dla nas zakochana, wówczas się z abortu bardzo zakazana. Wszystkie trudności o polską niezależność Piłsudski wywalczył dla nas niepodległość. Już jesteś na mapie, przez 104 lata Polska niepodległa, ojczyzna kochana, ojczyzna odzyskana. Listopadowe dni smutne są, listopadowe dni przygnębiające. Liście spadają z drzew i szaro wkoło jest. Listopadowe dni mamy już. Światła na cmentarzach wspomnieniami są. Za tych, co polegli, za ojczyznę swą i za naszych bliskich, co odeszli też. Módlmy się gorliwie, oddajmy im cześć. Listopadowe dni smutne są, listopadowe dni przygnębiające. Liście spadają z drzew i szaro wkoło jest. Listopadowe dni mamy już. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Synobyta. Ją i blizną. Ty ją kochasz? Kocham szczerze. Kogo wierzysz? Boga. Wstańmy, aby wyznać naszą wiarę. Dobrze, że wśród nas są dzieci, które nie tylko mówią, ale i płaczą. Dlatego też szczególnie pozdrawiamy, bo chrzest na pewno będzie po mszy świętej, a więc również tym płaczem przypomnijmy sobie nasz chrzest, który mieliśmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, czyszczenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zanieśmy do Boga nasze pokorne modlitwy, wzywając Jego orędownictwa i wstawiennictwa, a szczególnie tę uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Módlmy się za chrześcijan na całym świecie, aby w pokoju mogli oddawać cześć i służyć jedynemu Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ofiary wojen i prześladowań, aby odnalazły wewnętrzną siłę do przebaczenia i pojednania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nowo ochrzczone dzieci, aby wzrastając w łasce u Pana Boga, były otoczone autentycznymi świadkami wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ich rodziców i chrzestnych, aby gorliwi i odpowiedzialnie podejmowali codzienny trud wychowania w wierze oraz uczyli miłowania Pana Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się także za czcigodnych jubilatów Monikę i Mariusza, którzy świętują 25. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa, aby dom, który tworzą ze swoimi bliskimi, tętnił żywą wiarą, miłością i pokojem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, uczestniczących w najświętszej ofierze Chrystusa, abyśmy z tego źródła miłości czerpali siłę do uczciwego i wiernego kroczenia drogą naszego powołania. Ciebie prosimy. Panie Boże, przyjmij nasze pokorne modlitwy, udzielaj potrzebnych łask wszystkich, za których się modlimy i których polecamy w tej mszy świętej, przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie ofiarę pojednania i pokornie Cię błagamy, aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty namaściłeś olejem wesela jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i króla Wszechświata, aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednania i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo, królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, ułamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy się Twoją, Panie Jezu.
Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech ono nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym naszym ojcem Franciszkiem, świętym Antonim, świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Franka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zakryty, lecz prawdziwy.
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Woda z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie. Nie daj mi z Tobą rozłączyć się. Od złego wroga obroń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen. Modlimy się. Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś chlebem dającym życie wieczne. Spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie Niebieskim, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. Z dawna Polski Tyś królową Maryjo, Ty za nami przemów słowo Maryjo. O Macie mnie Maryjo. Z dawna Polski Tyś królową Maryjo, Ty za nami przemów słowo
Maryjo, miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały. Niech rozwija się wspaniały Maryjo. Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały. Niech rozwija się wspaniały Maryjo.